Jesteś influencerem. Powiedz, jak trudno jest się wybić? Powiem Ci szczerze, że obecnie jest bardzo ciężko się wybić, gdyż powstało bardzo dużo różnych kont. Każdy teraz chce być influencerem, a ja nigdy nie robiłem tego, żeby na tym zarabiać, żeby z tego się utrzymywać. Robiłem to po prostu z pasji. Fajnie, na tą chwilę gdzieś jednak przynosi to fajne zyski, fajnie to procentuje. I tak naprawdę myślę, że jest to też ciężki kawałek chleba. Jest to... bardzo dużo w to trzeba włożyć serca, bardzo dużo trzeba włożyć w to pracy i też dużo czasu to zabiera z życia tak naprawdę. Ja też pracuję jako dziennikarz, więc no jest to troszkę skomplikowane, żeby znaleźć chwilę czasu na przykład dla znajomych, czy po prostu dla siebie. Ale liczy się regularność postów? Wiesz co, myślę, że liczy się regularność postów jak najbardziej, gdyż obecnie Instagram bardzo ucina zasięgi. I jeżeli nie wrzucasz regularnie zdjęć, nie robisz jakiegoś fajnego kontentu, to automatycznie ilość osób, które widzą Twoje posty, jest mniejsza. Powiedz, o jakich stawkach możesz tutaj mówić? Wiesz co, zależy. Stawki są naprawdę przeróżne. Są influencerzy, którzy zarabiają 20 tysięcy za post, a są influencerzy, którzy zarabiają powiedzmy 2-3 tysiące za post. Tak naprawdę to jest zależne od ilości followersów, ale też od tak naprawdę zaangażowania w materiały, które dodajesz, tak? Czy lajkują, czy komentują, czy udostępniają dalej, czy kupują od ciebie jakieś produkty, więc tak naprawdę to od tego jest zależne. Przy jakich ilościach obserwujących zaczęły się u ciebie pierwsze kontrakty? Tak naprawdę pierwsze kontakty zaczęły się przy ilości powiedzmy 30 tysięcy obserwujących, no ale wtedy było łatwiej, bo to było parę lat temu i jakby częściej osoby, jakby częściej marki nawiązywały współpracę z mniejszymi influencerami, bo mi się to bardziej opłacało, bo to grono jakby odbiorców jest na tyle zżyte ze swoim jakby można powiedzieć idolem w jakimś stopniu, że ten idol ma większy wpływ na właśnie tych swoich odbiorców, tak? Więc myślę, że tak to wygląda i funkcjonuje.